Krzysztof Gutowski, cześć. Ostatnio rozmawialiśmy, ale może wróćmy do tego. To była rozmowa grupowa, twoja ostatnia walka, taka walka na przetarcie. Natomiast no chyba wyszło, że wszystko jest okej z twoim zdrowiem i możesz teraz działać na takich galach jak Babilon chociażby. No szczerze mówiąc, ta walka trochę tak miała wyglądać, czyli miała być takim jakby, powiedzmy, ostatnim sprawdzianem, czy wszystko jest dobrze. No i chyba wydaje mi się, wygląda na to, że jest dobrze i jakby te przygotowania do tej walki mogą sobie jakby wciągnąć w przygotowania do następnej walki i po prostu sprawdziłem, jak to wychodzi, jak to będzie działało, działa dobrze, także jestem dobrej myśli. Czyli więzadła w 100% sprawne? Są sprawne. A przy tej próbie obalenia, bo chyba ją wtedy wychwyciłem, to znaczy tam była próba obalenia, nic się nie zadziało? Nie, to znaczy z kolanem? Nie. Szczerze mówiąc, nawet czułem, że tak jakby nie ma jakiegoś zagrożenia, w sensie zagrożenia z tym kolanem, tak, bo tam obalenie było, prawda, ale jakby nie czułem jakiejś niepewności z tym kolanem, także to było wszystko okej, także spoko, no, cieszę się. A co się czuje po takiej przerwie jeszcze kontuzji? Bardziej to siedzi w głowie, że coś się może wydarzyć, czy jest się zardzewiałym fizycznie, powiedzmy sobie? Kurde, no szczerze mówiąc, to jest dużo rzeczy się składa. Czy po pierwsze, to jest jakby moja jakby, no, tak, no, ta niby lepsza noga, także jakby wachlarz, taki strach, że wachlarz technik mi się zmieni. Ja jeszcze zawsze byłem raczej zawodnikiem, który tam jest, powiedzmy, mobilny, no więc też taki strach, bardziej lęk przed tym, że stracę mobilność i będę musiał się jakoś przestawiać stylowo, a wiadomo, że też jakby nie jestem młodym zawodnikiem i ciężko mi się jakby dzisiaj zmienić styl tam w drugą stronę zupełnie. Także szczerze mówiąc, to no, miałem przede wszystkim takie lęki właśnie, że będę musiał jakby może przestać kopać tą nogą, może będę musiał zacząć się bić na płasko na stopach, nie wiem, może będę musiał zacząć iść w zapasy, nie wiem, ale no, jak widać, jest okej, czuję się dobrze i ten strach był niepotrzebny. Walka za tobą, sparingi chyba też są mocne, może nie widać dokładnie w obiektywie, ale te oczy podbijane. No jak mam być szczery, to u nas zawsze jest dosyć mocno, jeśli chodzi o te sparingi, nawet momentami za mocno, ale to też jest plus u nas, że po prostu mamy taki klub, gdzie przyjeżdża dużo zawodników z innych klubów, prawda, z innych miast, z innych krajów nawet. I wszyscy zawodnicy, którzy przyjeżdżają do nas, chcą się pokazać i chcą jakby coś udowodnić. No i przez to jesteśmy jakby za każdym razem, to w każdym tygodniu tak naprawdę musimy rywalizować z jakimiś zawodnikami nowymi, co też jest jakby, uważam, że dużym plusem, no bo jakby mimo, że my się może znamy na sali już jako koledzy i swoje style, to zawsze przyjeżdżają nowi zawodnicy, z którymi musimy jednak walczyć i musimy narzucić im swój styl, nie znamy ich stylu. No i co, no i raczej jest ciężko. No. Do walki w Wiliczce coraz mniej czasu, jak ta forma wygląda? No, jest dobrze, nie mogę na nic narzekać tak naprawdę. Tak jak mówię, to jest jakby bardziej podtrzymanie tej formy z poprzedniej walki, no bo gdzieś tam już tą formę wtedy zbudowałem. Nawet musiałem sam sobie narzucić taki teraz te ostatnie dwa tygodnie, takie troszeczkę luźniejsze, żeby po prostu złapać drugi oddech i nie przestrzelić z formą. To znaczy, żeby nie było tak, że tą formę miałem wtedy, a nie będę miał na następnej walce. No i co? No i tak jak mówię, no to troszeczkę się jakby wyświeżyłem i teraz mogę znowu zacząć kolejny miesiąc taki mocniejszy i jakby już czekać tylko na walkę później. Jak się czujesz w Babilonie? Podobają ci się te konferencje? No dzisiejsza wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. No i sama gala w nietypowym miejscu, kopalnia soli, Wieliczka, to na pewno też musi dodawać takiego fajnego smaczku. No, to czy tak, po pierwsze w ogóle sama ta inicjatywa tak teraz jakby tego łączonego pasu, czy tam jakby super czempiona, prawda, no to uważam, że to jest super pomysł i fajnie w czymś takim gdzieś tam uczestniczyć, że tak jak na konferencji prezesi mówili, że po prostu będzie możliwość bić się między federacjami, no to uważam, że to jest super, bo to jakby pula zawodników, z której możesz się bić, nagle się zwiększa przynajmniej dwukrotnie i po prostu większe możliwości, czyli nie będziemy przynajmniej jakby zmuszeni czekać na jakiś termin jednej gali, możemy jakby, że tak powiem, zostać wypożyczeni na galę gdzie indziej, także super, no takie trochę mantra, ale rzeczywiście wygrywa sport na tym, prawda? A masz na oku jakichś rywali, na przykład z Fenu, z którymi chciałbyś się zmierzyć i dzięki tej możliwości wiesz, że to jest realne?
No jeśli będą takie możliwości, no to pas Fenu ma Adrian, to bym, jeśli miałbym wybierać, to bym się chciał bić, wiadomo, z Adrianem. To znaczy, to nie tak, że coś, bo znamy się, lubimy i tak dalej, ale no wiadomo, trzeba szukać tak tych fajnych walk, co nie? Czyli gdyby była taka możliwość, no to chciałbym uderzać jak najwyżej. Tak samo chciałbym się bić jakby jak najszybciej o pas w Babilonie. Wiadomo, że żeby się bić o pas gdziekolwiek, to trzeba wygrywać jedną walkę za drugą, także jakby nie myślę może o tym w tym momencie, tylko skupię się na tej walce, no bo jak trzeba ją wygrać, żeby myśleć o czymś dalej, no ale tak jak mówię, no może inaczej, nie chodzi mi o przeciwników, że konkretnie chcemy się bić z Adrianem, tylko po prostu jest mistrzem, także fajnie by było się bić z mistrzem, prawda? A kto twoim zdaniem wygra ten pojedynek 10 października właśnie, Adrian Zieliński czy Daniel Rutkowski? No wiesz co, tak... Ja też jestem jakby fanem MMA i kibicem, prawda, także jako kibic bym, i zresztą też sam miałem okazję jakby sparować z jednym i z drugim, także gdzieś tam mam powiedzmy średnie powiedzmy rozeznanie, no to ja niestety dla mojej organizacji bym widział jako faworyta Adriana. Nawet nie chodzi o to doświadczenie, tylko po prostu to jest zawodnik, który się przynajmniej pół życia bił z takimi zawodnikami jak Rutek i po prostu to nie będzie dla niego nic nowego, to znaczy bił się z podobnymi, bardzo zapaśnikami, lepszymi, gorszymi, prawda? A wydaje mi się, że po prostu Daniel jeszcze z kimś takim jak Adrian się nie bił i po prostu to będzie dla Daniela wejście na ten wyższy level. No i zobaczymy, no. Ale tak jak mówię, ja bym widział w takim w roli faworyta Adriana, niestety. Powiedziałeś, że jesteś fanem MMA, jakbyś ocenił to, co się dzieje na polskim rynku, mówię tutaj o tych freakowych organizacjach, no bo tutaj to zostało powiedziane, sam to zresztą powiedziałeś, że trochę Babilon i Fen łączą siły, żeby się przeciwstawić temu, co się dzieje na rynku. No wiesz, no z tym chyba nic nie zrobimy, to znaczy może się to nam nie podobać, nie wiem, mi się przynajmniej nam nie podoba, nie wiem jak tobie, ale no nie bardzo mamy narzędzia, to znaczy wiadomo, coś takiego co się dzieje tutaj to jakby jest fajnym pomysłem i zobaczymy czy się uda, ale mi się po prostu wydaje, że to jest kompletnie inny target ludzi, to znaczy ci ludzie, którzy włączą te gale, te tak zwane freakowe, to nie są ludzie, którzy włączą na przykład tą walkę unifikacyjną o dwa pasy. I ci ludzie, którzy oglądają tą walkę o dwa pasy, nie włączą prawdopodobnie tych gal freakowych. Także po prostu to wydaje mi się, że to po prostu są zupełnie inni ludzie. No i co? No tak jak mówię, no trzeba się chyba z tym po prostu pogodzić, że tak to wygląda. Może to przeminie, może za 2, za 3 lata po prostu potem się ludziom znudzi, to po prostu nie wiem, no. A wierzysz w takie tłumaczenia dotyczące freak fightów, że tak naprawdę te walki mogą przyciągnąć takich przysłowiowych Januszy, którzy potem się wkręcą w to właściwe MMA? No właśnie to, co powiedziałem. Mi się wydaje, że to nieprawda. Bo to jest taki case Mariusza Pudzianowskiego, tak? O to ci chodzi? Mniej więcej, coś tak. Takiego, ale wiesz, Mariusz Pudzianowski to jest trochę co innego. To jednak był zawsze sportowiec mimo wszystko i też w tym MMA też jakby długo był i też już nie można o nim powiedzieć, że to jest w żaden sposób freak, tylko to jest po prostu zawodnik MMA, sportowiec pełną gębą. Dziś. Wiadomo, że jak zaczynał, to tam wyglądało to może trochę inaczej, ale tak jak powiedziałem wcześniej, po prostu wydaje mi się, że to jest jakby inna pula ludzi, którzy oglądają te freakowe gale i ci ludzie prawdopodobnie nie znają nawet nas zawodników MMA, a pewnie część ludzi, którzy oglądają nasze walki, nie zna tych tam, nie wiem, youtuberów, tak, czy tam tych zawodników tych gal, prawda, freakowych. Przejdźmy do twojej walki. Co z rywalem? Jest doświadczony, mocny, z zagranicy. Nie mogę zdradzić chyba. To znaczy na pewno nie dostanę taką informację, także wiem, ale nie powiem. I... A kiedy będzie ogłoszenie? Bo już teraz mniej czasu do gali. No, to pytanie do Tomka Bublińskiego. Okay, zaraz zapytamy. Dobrze. No dobra, skoro tak, to czekamy na to. Na koniec. Jan Błachowicz nie jest Jonem Jonesem, a no taki powiedzmy trochę super fight przywita w kategorii półciężkiej zawodnika z kategorii niższej. Jak to oceniasz? Janka walkę z Jacarem? Tak jest. No myślę, że zdecydowanie Janek jest faworytem w tej walce i myślę, że to będzie nawet... że tak powiem, pokuszę się o stwierdzenie, że dosyć prosta walka dla Janka. To może taktycznie jakby będzie skomplikowana, bo będzie musiał się mądrze pobić, ale ma wszystko, żeby wygrać z Jacare i szczerze mówiąc ciężko mi sobie teraz wyobrazić, jak Jacare może tak
realnie zagrozić Jankowi. No wiadomo, tam w parterze poddać to jakby jest mistrz świata w brazylijskim jiu-jitsu, ale naprawdę Janek teraz ciężko go sprowadzić, jest silny, będzie większy, będzie miał większy zasięg, dobrze boksuje, dobrze trzyma dystans. No, uważam, że cię bardzo ciężka walka przed Jacare, naprawdę będzie miał zawodnika, który nie będzie mu pasował stylowo. My się cieszymy, także fajnie, nie? A zdziwiłeś się tak trochę negatywnie, że to nie będzie John Jones, bo już każdy sobie ostrzył zęby na to, że Janek zawalczy z legendą. No wiesz, no szkoda. Ale z drugiej strony Jacques Aret też chyba jest legenda, też bym go tak w tych kategoriach go jakby rozpatrywał, bo to jakby zawodnik jakby klasowy, bije się od dawna, bił się zawsze z najlepszymi, nawet można powiedzieć, że wybitny zawodnik, no tylko tak jak mówię, z innej kategorii i wydaje mi się, że po prostu styl Janka jest jakby, będzie zmorą dla Jacques Aret. No i tak naprawdę się cieszę trochę z tej walki, bo to jest fajne nazwisko w rekordzie dla Janka. Zdecydowanie. Czyli po tym szansa na pas, twoim zdaniem? No, wydaje mi się, że jeśli wygra z Jacare Janek, a obstawiam, że wygra, no to zostanie już tylko walka o pas. Chyba, że tam jakoś, wiesz, terminy się mogą nie zgadzać, coś, kontuzje, to takie rzeczy też mogą być. Ale że jakby będzie pierwszy w kolejce na pewno i miejmy nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy tą walkę, prawda? Tego sobie życzę. Ode mnie to wszystko. Widzimy się w 10 października. Wielkie dzięki. Do zobaczenia. Dzięki, hej.